No cześć wszystkim, witamy na czarnym ekranie. O, już nie, to bardzo dobrze. Ok, więc obiecałem, że ruszymy to. Zobaczymy jeszcze, czy możemy jakieś decyzje podjąć. A na przykład telegraf, czy coś? Nie, nic nie będziemy robili. A możemy zbudować drogi, czy możemy zbudować 35 tysięcy, mamy masę szmalu. Na razie nic nie będziemy budować. Ruszymy tą turę, zobaczymy, jak to nam pójdzie. Dużo tych oddziałów jest zablokowanych. Jak ruszymy to, także nie możemy ich ruszać, ale oni też nie mogą ich ruszać, bo dopiero się jest wszystko, się zaczyna organizować. Warto by wam pokazać właśnie kontrolę militarną tego wszystkiego, kto jest... ruszają dupy, dobrze. Warto by wam może pokazać, kto co kontroluje, bo to jest takie nieznane, więc damy sobie takie z lotu ptaka kosmicznego. Więc my jesteśmy Unia, to jest nasze terytorium, to jest to, co ci cholerni konfederaci, rebelianci. Tu jest Kentucky. Kentucky jest neutralne. Kentucky, ani my nie możemy wejść, ani oni. Dopiero po pewnych ilości tur możemy zrobić decyzję polityczną, że możemy tam wejść albo nie. I jak widzimy, tu jest do końca, więc jest podzielone prawie że na połowę. Tak to wygląda. Zobaczymy tutaj. Tu się już zaczynają organizować. Co to są te... Nie wiemy, ile tu jest ludzi, ale widzimy, że ma kawalerię, ma dwie brygady piechoty, ma artylerię i zaopatrzenie, więc to jest dosyć pokaźna siła. I jest wielki problem. Tu się pokazały jakieś wyssane z palca. Komanda Pattersona, on jest 1-0-1, ja pierdolę, to jest gorszy niż wujek Timo, dowódca. Damy go do... Wszystko razem, niech będzie i zobaczymy, co tu jest grane. Ok, to jest Winchester, tu jest... Ok, to jest blisko tutaj... Nic nie możemy ruszyć, oczywiście, że nie. Ok, on już ma okopanie 1, tu widzimy symbol okopania, to jest 1, maksymalnie może być 5, oni im więcej są czasu poza miastem i w danym rejonie, tym bardziej się okopują, to bardzo dobrze. Czy możemy ruszyć jakichś cholernych ludzi? Nic nie możemy ruszyć, niech to szlak. Mamy masę generałów, którzy są całkowicie na razie nieprzydatni. Ok, żartujesz. Okej, oni są trochę przydatni, więc niech on i... Okej. Tak naprawdę, który jest w miarę dobry? Ten jest w miarę dobry. 4, 2, 1. Który... Nie. Czekaj, który jest w miarę dobry do obrony? Który jest w miarę dobry do wszystkiego? Ten jest... 4, 1, 1. 2, 1, 2. Ale Hamilton przynajmniej ruszy dupę, więc go weźmiemy tutaj. Sorry, to jest Lee Wallace, nie Hamilton. Którego jeszcze weźmiemy? Ten ma jakąś specjalną ability, Fort Defender. On dobrze broni tutaj. Ok, to niech on pójdzie do Aleksandrii. Ok. O, to cała armia automatycznie ruszyła dupę do Aleksandrii. No cudownie. To niech oni tu się okopią. Okej, okay. A tu mamy garnizon bardzo malutki, ale to nic, to dobrze. Więc mamy już tej armię. To wy, kochani, już nie jesteście w tej armii. Wy zapierdalacie do Lisburg i teraz chcemy, żeby to się wszystko połączyło. Możecie nawet użyć... tyle samo czasu mu zajmuje. A możecie nawet użyć pociągów, ale nie, to jest tyle samo czasu. Tu jest ich główny dowódca, Nathaniel Banks. Jakiego tu mamy dowódcę? To jest Irwin. Irwin 222, a ten ma 202. To idiota. Ale cóż. Pójdziesz tutaj, połączysz się z nim. Ty natomiast już prawie masz wszystkie. Ok, jeszcze powinno być chyba czwarty. Nie jestem pewny, czy już całkowicie jest wypełniona, czy nie. Ale może go ruszymy tutaj, żeby żaden skurwysyn nam nie poszedł. Ok, niech przemaszeruje tutaj.
Cudownie. Potomak Squadron, brygada, bla bla bla. Ty, ta brygada jest ciągle. Okej, za dwie tury będzie dopiero. No dobra. Co możemy ruszyć dupę? Hej, tu się coś pokazało. Wheeling, Illinois. Okej, Wheeling, Illinois, to bardzo fajnie. Teraz, gdzie my pójdziemy? O, to jest dosyć duże miasto tutaj. Dwójka, to produkuje w miarę dużo tam zaopatrzenia i tak dalej, dupereli. A więc Wheeling, moi drodzy. Okej, okay. Zostawimy West Virginia jednych pacanów. I weźmiemy ich do miasta. Natomiast wy pójdziecie do 20 dni. Co my mamy w Morgantown? Mamy dwie, to powinno być ok. Ruszymy go do... Tak, tutaj. Moment. 20 dni do Waszyngtonu, ale nie tego, tylko w Ohio. Więc to jest troszeczkę inaczej. A gdzie tu mamy tych wszystkich generałów, pacanów? Dobra, Wallace zapierdala i on pójdzie tutaj. Ile mu to zajmie? 27 dni. Okej, okay. To jest okej. Okay. Niech on się tu połączy, niech tam dowodzi. On jest całkiem niezły. Co my jeszcze tutaj mamy? Mr. Hamilton. Ja się połączę z tymi gośćmi. Wheeling. On jest tutaj za mało. Ok, on już idzie, wydaje mi się. Nie, nie idzie. Nie wiem, to jest chyba za małe miasto, żeby on tu sobie podbił. Więc może pójść tutaj. I bo masz za mało, tutaj masz jeden element, tylko powinno być więcej, więc mi się za bardzo nie podoba. Ok, ci się już okupują bardzo fajnie. Pod Harrisburgiem. To jest blisko tutaj wszystkiego. To by było na tyle. Mamy jakąś... gdzie ty jesteś? Mamy nowy Gunboat Squadron, czyli rzeczne. Rzucić ich, żeby coś zablokowali tego cholernego nieprzyjaciela. Tu nic nie ma, więc dobrze było go tutaj wziąć do... na rzeczkę, żeby zablokowali ich. Czekaj. Przepraszam. Czy możemy ich tutaj na tą rzeczkę dać? Tak, tak. I niech tutaj będą i strzegą przepływu, żeby te sukinsyny z Parkersburga, a później weźmiemy naszą armię tutaj. No, armię to za dużo powiedziane. I zrobimy skok na Parkersburg, jak to się uda. Okej, okay, za dużo nie mamy. W Nowym Jorku mamy flotę. Za ile możemy tą atlantycką ruszyć? Za jedną turę, więc wszystko weźmiemy, połączymy się. To się odblokuje za następną turę cała ta floka i zobaczymy. Okej, okay, to było na tyle. Okej, okay, zobaczymy, co możemy kupić. Możemy kupić teraz max, możemy teraz kupić bardzo, bardzo dużo. Problem z tym, że tu jest wszystko zrobione na departamenty. Na przykład to możemy wszystko patrzeć, a my chcemy kupić coś w Nowym Jorku, ale Nowy Jork nie pisze Nowy Jork, tylko bodajże Mid-Atlantic. Mid-Atlantic jest częścią chyba Nowego Jorku, tak, więc tutaj mamy... piechotę i ta infantrybrygada to nie jest tylko piechota, zobaczmy, to jest infantrybrygada z Nowego Jorku, a to jest infantrybrygada z Filadelfii, ta ma siłę 103, a ta ma 83, a ta ma siłę 57. Dlaczego? Ano dlatego, że ta z Nowego Jorku ma 5 elementów. Ma piechotę normalną, dwie piechoty, które dopiero się szkolą, conscripts, jedną artylerię ma, tak, już mają wbudowaną, i jedną kawalerię, więc oni mają to wszystko już wbudowane, więc jak my bierzemy brygadę, to brygada brygadzie jest nierówna. Więc my sobie teraz weźmiemy tutaj parę tych brygad,
One już są wyszkolone. Weźmiemy je 3. Cholera jasna. Ja was specjalnie tutaj wziąłem, żebyście zreperowali to. Thank you. Także nie możemy was ruszyć. Okej, okay, teraz... Tak może będzie lepiej, żeby zobaczyć, gdzie jest tutaj zagrożenie. To jest West Virginia, Ohio. Okej, okay, tutaj trzeba coś zrobić, bo tu może być nie bardzo fajnie. Tu jest Cincinnati, tu jest Evansville, tu jest Cairo. Ten Cairo trzeba tutaj w miarę zrobić, ponieważ tu jest Kentucky. Kentucky, jak pamiętamy, jest neutralne, to tu nie mogą nam nic zrobić. Natomiast tutaj może pójść inwazja na nas. Więc tu jest Illinois, więc zobaczymy może na początku też Illinois. Które to jest? To jest bodajże Northwest? Tak, Northwest to jest Illinois, więc weźmiemy sobie brygadę z Wisconsin, gdzie możemy tutaj wziąć ich. Ej, a możemy ich wziąć tutaj i oni później użyją. Tak, okej, okay. To wszystko jest połączone? Tak, tu są pociągi, więc jest okej. Okay. Weźmiemy dwie brygady z Wisconsin, no nie mają... Okej, okay. Może wszystkie będziemy patrzeć. Teraz weźmiemy jakąś artylerię, najlepiej 12, fajnie. Ok, bardzo fajnie i zobaczymy, czy możemy coś tutaj zrobić, nie. A jedną kawalerię może zrobimy? Nic nie ma. Ok. Dobra, wziąłem teraz wszystkie oddziały, ponieważ możemy sobie patrzeć na piechotę, na kawalerię i tak dalej, więc patrzymy teraz na wszystkie sobie weźmiemy. A Illinois, gdzie tu jest Illinois? Illinois jest tutaj i Illinois jest trochę bliżej ich linii frontu, co i tak będziemy używali pociągi, ale spoko. Ok, to już jest zachód, to jest pustynia, mamy to w dupie. Ale tu jest Jefferson City, to miasto można wziąć. Trzeba bronić tutaj St. Louis, bo St. Louis jest miasto na 10, to jest bardzo duże miasto, więc dobrze było tutaj ich obronić, więc weźmiemy tutaj Illinois 2. Weźmiemy też artylerię Illinois. Czy mamy jakąś? Mamy 12, bardzo fajnie, więc weźmiemy w to samo miejsce. Weźmiemy je dwie. Okej, okay, dobra. Okej, okay, to ruszyło mi się zupełnie potrzebnie tutaj, tak? Wszystko mamy. Czy. Okej. Okay. Teraz główna siła będzie tutaj, mi się wydaje. Chociaż on ma ta armia jest wystarczająca, mi się wydaje, ale trzeba zrobić, żeby naszego dzielnego Niemca oraz tutaj w Lisburgu obronić. Ja chcę mieć taką linię frontu. Szczególnie, że Lisburg, okej, Lisburg nic nie produkuje, ale jest tutaj, nie wiem, czy widzicie, dochodzi pociągi, tutaj też dochodzą pociągi. Ja chcę tutaj zrobić linię frontu, szczególnie dlatego, żeby Harrisburg był. Bo Harrisburg... Stop. Stop, kurde, powiedziałem. Bo Harrisburg ma... Okej, okay, nie mogę kliknąć jak zwykle, bo Harrisburg ma tutaj produkcję amunicji i tak dalej, więc ja to chcę wziąć. Wziąć! Okej. Okay. Możemy jeszcze sobie wziąć ekstra żołnierzy, oczywiście. Więc teraz sobie weźmiemy na Mid-Atlantic znowu, zostawiono nam pieniądze i weźmiemy sobie coś fajnego. Okej. Okay. Ci mają sharpshooters. Sharpshooters to są strzelcy wyborowi albo snajperzy, jak kto woli, więc to są bardzo fajne oddziały, które będą dobrze strzelać. I to by było na tyle. Mamy już mało zasobów. Jakieś weźmiemy też. Zobaczymy, czy
Możemy tutaj wziąć, tak, możemy coś wziąć i trzeba w następnej turze wziąć maksymalnie tutaj, bo 277 pisze i trzeba nam i 36 tutaj piechota lekka i normalna piechota, line infantry jest, mamy zupełnie tutaj za mało mięsa armatniego i to trzeba zrobić w następnej turze. Czekaj, czy możemy mieć jakieś tutaj decyzje. Możemy wziąć tylko podatki, ale pieniędzy mamy wystarczająco, więc nie trzeba. Możemy zrobić draft, mi się wydaje. Draft to jest ekstra żołnierze. Plus 45 krosy, ale kosztuje 15 punktów i 10% lojalności, to się nie opłaca tego robić. Ostatnie rzeczy, co zobaczę, to tutaj w... Nigdy nie pamiętam, gdzie to kurde jest, w Kalifornii. Okej, okay, habeas corpus poszło 20%, będzie 80%, bo już ta decyzja zapadła i powinno być ok. Przeczytamy wszystko. St. Louis Massacre, oh great. Masakra w St. Louis, on zmasakrował ludzi. Lojalność Unia ma tylko 28%, to bardzo źle. Ale wydaje mi się, że będzie wyssana z palca, czyli gra automatycznie zrobi tutaj stan wojenny, Marshall Law, więc my chyba nie musimy tutaj robić. Ale żeby wam pokazać, zrobimy Marshall Law, bo cholera wie. To dostajemy 20% lojalności i trzeba tutaj zrobić lojalność, ponieważ oni mają 72% lojalności, znaczy zaopatrzenie tutaj w ogóle nie dochodzi, a St. Louis jest bardzo dużym miastem i tu musimy utrzymać. Jak nie będzie lojalności, nie będzie dochodzi o zaopatrzenie. I nasza cała tutaj ta armia, którą połączymy wszyscy, wszystko połączymy, niech to się nazywa Lion Force, ona nie będzie miała zaopatrzenia i to wszystko zdechnie. Okej, okay, a notabene Mississippi Fleet za jedną turę, to bardzo fajnie. Co jeszcze mamy? Marshall Law in Maryland, a to już automatycznie jest. O szlak, to nie trzeba było. A nie, to okej, okay, to co innego. Ile tu mamy lojalności? O, szlak, 27%. To też za mało. Spróbujemy habeas corpus tutaj. Coś jeszcze mamy? Bla, bla, bla. North Carolina, Północna Karolina, spierdala z Unii, wychuje. Automatycznie się zrobiła kawaleria, ponieważ... tak, ponieważ taka gra jest. Wy pójdziecie do Pittsburgha, a wy tu się okupiecie. Dobrze, ja chcę do Willinga wziąć jakiegoś generała. Generał. Na przykład ty. A ty już idziesz do West Virginia, tak? Fajnie. To już jest zrobione. Tak, ten generał jest chujowy, ale on zaraz zostanie wykopany przez Winfielda Scotta, bo zobaczcie, to jest kompletny debil. Patterson, powinno być ok. Zobaczymy, jak mi pójdzie. I nie zobaczyłem, czy mamy jakieś wolne oddziały, ale spoko. Powinno być ok. Więc nie wiem, czy to widzicie, ale największe armie i największe bitwy były na wschodzie. Zachód, środek tutaj i zachodni środek tutaj jest mniej tutaj dróg i w ogóle jest pustynnie i tam ciężko przeżyć, więc nie powinno być takich olbrzymich akcji. Zachód jest jeszcze ok tutaj na środku, ale głęboki zachód, dziki zachód tutaj to już jest, tutaj nic nie przeżyje, to są pustynie i tu nie ma za bardzo co robić olbrzymich armii. Fajny jest ten początek tej gry, ponieważ możemy budować tam, gdzie my uważamy za stosowne. Owszem, jest ta historyczna armia olbrzymia, co się robi o te olbrzymie dywizje, ale my możemy budować tam, gdzie chcemy i możemy całkowicie zmienić tor wojny domowej. Notabene, pokazałem tutaj na prawo, że ta armia ma 35% maksymalnie penalty, czyli minusa na wszystko, na ruch, na bicie się, na obronę, na atak, na wszystko. To jest bardzo źle, ale na początku nie możemy nic zrobić, ponieważ... Jak go weźmiemy, bo on jest... Ponieważ, bo on jest dobry na forty, jak go weźmiemy gdzieś, gdzie będziemy bronić fortu. Ponieważ on
ten gość, który dowodzi tą całą armię i ci wszyscy żołnierze, tutaj generałowie, nie możemy stworzyć dywizji. Jak stworzymy dywizję, czyli połączymy oddziały, dywizje, które będą dowodzone przez tych poszczególnych generałów, wtedy to się zmniejszy, ta penalty, ta 35% się zmniejszy na zdecydowanie mniejsze. Ale okej, okay, spoko. Mamy tutaj generała. Hej, generał, generał, generał jest. Szturc jest, mamy siłę 99 i jesteśmy okopani już na 2 punkty, to bardzo dobrze. Haha, tu jesteśmy też okopani, mamy żołnierzy i wy żołnierze Stone's Command. Idziecie do Lisburga na 16 dni, bardzo dobrze. A wy już powinniście być, już zreperowaliście wszystko, no to jedziecie tutaj za 22 dni. Będziecie, możecie nawet pojechać szybko. Za 3 dni będziecie, może zdążycie zanim ci ruszą dupę, bo może być wielki problem tu z Harper's Ferry. Nie mogę kliknąć na Harper's Ferry, no właśnie, tu mogę kliknąć, a tu nie mogę kliknąć, szlak. Ale wiemy, patrzymy, że Harper's Ferry ma bardzo duże tutaj produkcje amunicji, zaopatrzenia i tak dalej. Okej, okay, Potomac Squadron, gdzie wy jesteście? Wy jesteście tutaj, wy jesteście rzeczny, czy co jesteście? To jest jeden statek tylko, bla. Okej, okay, ruszasz dupę do Nowego Jorku. Okej, okay, mamy brygadę tutaj, która się dopiero narodziła. Stone's Command zapierdala tam. Scott ma masę generałów, którzy są w ogóle nikomu nieprzydatni na razie i tym nic nie możemy zrobić. Okej, okay, przeczytamy sobie szybciutko, co tu się dzieje. Ellsworth zabity. Ellsworth to był taki idiota, taki bohater jak Polak, więc kompletny debil. On bardzo chciał wojny i chciał bohatersko, tak bohatersko, więc stworzył własną sobie dywizję żuławów, a żuławi to byli tacy ubrani w pantalony francuskie i to są niby ekstra super żołnierze, więc ubrani na kolorowo jak klauni, ale to z obu stron, bo wtedy Francja miała bardzo dużą renomę jako militarna potęga i żuławi to byli elitarna jednostka Francuzów, najlepiej wyszkoleni żołnierze, więc wszyscy ci się też przebrali jak klauni, jakieś tam kolorowe buty i debilnie wyglądali, więc on się rzucił na flagę, żeby wyrwać flagę żołnierzowi z konfederatów, z ręki i wyrwał ją, natomiast wyszedł tam z hotelu sympatyk konfederatów i go zastrzelił. Więc mamy dwóch bohaterów. Pierwszy bohater to był ten żuław dowódca i my cię pomścimy, Ellsworth, mówi Junia, a konfederaci mówią, kochamy tego gościa tego z hotelu, co wyszedł i zastrzelił tego idiotę. Więc jedna i druga strona ma swoich bohaterów. Jedni mają hotelarza, a drudzy klauna przygłupa dowódcę żuławów. Bla, bla, bla. War supplies się obniżyło, ale dostaliśmy więcej pieniędzy. Ok, mamy lepsze industrial options, F5. Co możemy zrobić? Możemy zacząć budować różne fabryki, które produkują zaopatrzenie, zaopatrzenie wojenne, co jest oddzielne tutaj, zaopatrzenie i amunicję i my to wszystko zaczniemy produkować. A jak? Bo jesteśmy chuje. Może nie wszystko naraz, bo to strasznie dużo kosztuje. New England, może wyprodukujemy troszeczkę. Dobra, zobaczymy, na co nam pieniędzy wystarczy, bo na razie nie mamy. Okej, trzeba najpierw zrobić pobór, a później zobaczymy, ile pieniędzy. Okej, okay, Mansfield jest. Gdzie jest Mansfield? Mansfield! Okej, okay, Mansfield, pójdziesz tutaj, gościu, bo Patterson zaraz wypierdoli się. Okej, okay, Patterson, ty jesteś durny, ty jesteś kompletny idiota, więc... słuchaj, tego gościa, dobrze, weźmiemy, tak, weźmiemy go do Mansfelda, okej, okay, i Mansfeld, słuchaj, zapierdalasz tutaj, 25 dni, Harper's Ferry, to bardzo dobrze. Żeby się połączyć tutaj i bronić tej Harper's Ferry.
Oni już mają poziom drugi, ok. Ci też mają, ci jeszcze nie mają poziom drugiego, ok. A stąd się połączył? Chuj, nie połączył się. Dlaczego? Bo on ma rating 3 i okazało się, że on nie ruszył dupy. Co za skurwysyn. Przepraszam, że mówię tak grzecznie po francusku. Stone, jesteś idiotą. Okej, okay. A ci też nie ruszyli dupy? Nie, nie ruszyli dupy. No to cudownie. Dlaczego nie ruszyli dupy? Bo im się tak nie chce, bo w tej nie ma, nie ma telegrafów, nie ma dowództwa i tak dalej, więc tak to już jest. Okej, okay. Was połączymy z ósmą. Tak naprawdę weźmiemy was do rezerwy tutaj, wszystko to tutaj weźmiemy, do, żeby to nie było miało ręce i nogi. A co jeszcze mamy? Industrial Options, Mansfield mamy i coś się organizuje. Ok, tu się organizują, jest wszystko cool. Ok, dobra. Dobrze by wziąć jakiegoś gościa, który w miarę dobrze dowodzi i go ruszyć dupę. Pa, pa, pa. Ojoj, tu nic nie mamy? Okej, okay. A ta armia kiedy tu przyjdzie? Za 11 dni dopiero? Serio? Okej, okay, bo oni tu przechodzą, no cudownie. Aha, bo tu jest przecięta linia kolejowa, niech to szlak. I oni tu mają olbrzymią armię, cudownie. A więc tu możemy w dupę dostać, zobaczymy. Czy możesz pojechać, kurde? Nie, nie możesz. Niech to szlak. Nie, możemy tu dostać nieźle w dupę. A zobaczymy. Ok, naciskamy E i zobaczymy, jakie mamy tutaj oddziały. W Kalifornii, Oregon, Utah, to nas nic nie obchodzi. A gościu, jesteś Edwin Summer. Masz jakoś chujowy jeden oddział, niech to szlak, to jest nic. Jakieś większe miasto, żeby go wziąć? Nie, to jest południe. Tu nie ma większych miast, niech to szlak. Ty masz tylko jedną piechotę tutaj? Ja pierdzielę. Okej. Okay. Nie ma tutaj jakiegoś większego miasta, 5 albo więcej, żeby to... Nie ma. Niech to szlak. Chicago jest. Nie wiem, czy oni dostaną więcej elementów, czy nie, ale spróbujemy to. Mnie się wydaje, że powinni dostać więcej elementów, jeżeli nie zapomnimy, żeby tutaj sobie dodawać elementów, tak. Light Infantry, Militia, Skirmisher tutaj nie, natomiast, o rany boskie, w ogóle tutaj nie mamy artylerii, cudownie. I to by było na tyle. No to pięknie. Zachowamy to i zobaczymy jeszcze, czy mamy jakieś tutaj. Hej, mamy. To jest w miarę dobra. Brygada Frencha. Niech on pójdzie do Louisburga. Pociągami. Tu nas nie obchodzi, to jest południe. Okej, okay, tu jest... To szlak. Tu nam trzeba generała. I tu w West Virginia miał się pojawić generał i dupa, nie ma generała. Weźmiemy jeszcze jednego, zobaczymy. Może coś możemy ruszyć dupę, jakiegoś generała wziąć. Azbef, możesz pójść tam. Okej, okay, to już jest Kansas. To jest za daleko, to jest gdzieś tutaj. Oczywiście zapomniałem, gdzie go miałem ruszyć. Bo jestem dupek. On może zacząć dowodzić tutaj. Okej, okay, I
Idziesz do Franklin, Ohio. I tyle. Nie, on był tutaj. Hurra, znalazłem go. Yeah. Ty idziesz do West Virginia. Dobra, wiem, że już pół godziny. Okej. Okay. I to by było chyba na tyle. Już nic nie możemy zrobić, więc zobaczymy, co będzie w następnym odcinku. Adios.